Siemacie, z tej strony Base Driver. A to jest samochód, który formalnie nie istnieje. Citroen Xara został wprowadzony w 1997 roku jako następca całkiem udanego ZX-a. Nowy model zresztą bazował na płycie podłogowej poprzednika, z którym dzielił również zawieszenie i część silników. Zupełnie nowa była za to stylistyka. Całkiem zgrabna, ale niestety w porównaniu z tym, czym Citroen raczył ludność przez poprzednie dziesięciolecia, zupełnie bez wyrazu. Troszkę zmieniło się to po lifcie przeprowadzonym w 2000 roku. Xara zyskała wtedy nowy front z łyskowatymi reflektorami, nieco podobnymi do tych z wprowadzonego kilka miesięcy później C5. Tu jednak według mnie wyglądały lepiej. Przy okazji liftu kompaktowy Citroen zyskał również instalację Can, która zdołała zepsuć humor niejednemu użytkownikowi, no ale wiadomo, Francuzi i ich elektryka. Xary można było mieć zarówno w zupełnie biednej wersji bez klimy i innych oczywistych dziś elementów, jak i w pełnym tłuszczu, który występował w topowej odmianie Exclusive, takiej jak tu. Najciekawszą jednak wersją był VTS, czyli zasadniczo hot hatch. Napędzał ją najmocniejszy dwulitrowy silnik, generujący solidne jak nowe czasy 164 konie. Niestety VTS występował jedynie jako trzydrzwiowy hatchback, chociaż... ale o tym potem. Tak czy inaczej, Xara hatchback zjechała ze sceny w 2004 roku, gdy zastąpił ją model C4. Kombi, tradycyjnie nazwane Break, tłuczono jeszcze przez 2 lata, ono zaś niestety nie doczekało się następcy. Ja wiem, że to nie jest istotny temat, jeżeli chodzi o samochody i nie rzutuje tak naprawdę na jakość danego pojazdu, ale kurde, spójrzcie na ten kolor, przecież to jest przepiękne. Jest idealny odcień, idealna barwa, to światło, jak tutaj się odbija, jak to wszystko gra, rany, jaki ten sprzęt jest z tym ładny. Wielu ludzi uważa, że poliftowa Xara wygląda troszeczkę dziwacznie, że ten front jest niezbyt udany. Mi się akurat bardziej podobał niż przed lifcie. To jest jeden z tych liftów, które według mnie wyszły lepiej niż wcześniejsza wersja, bo nadał Xarze troszeczkę charakteru. Jedynka była taka, no, nie brzydka, ale troszeczkę nijaka. Natomiast te takie śmieszne, łezkowate reflektory dają tutaj trochę, tym bardziej, że dużo, dużo bardziej pasują niż do pierwszej C5, która z nimi akurat wyglądała dosyć koszmarnie. Tu natomiast wszystko gra, tym bardziej, że w tym egzemplarzu mamy te bardzo fajne czarne wkładki. One naprawdę tutaj grają, szczególnie właśnie z tym przepięknym zielonym lakierem. Rany boskie, jak ten egzemplarz mi się podoba. Wiem, to są całkowicie moje subiektywne opinie, ale to też jest kanał z subiektywnymi opiniami, więc nie róbmy zagadnienia. To jest wersja Exclusive, czyli na pełnym wypasie, w każdym razie takim, jaki wtedy można było mieć. I mamy tutaj chociażby czujniki parkowania z tyłu, więc jak na 2004 rok w tym segmencie, to jest chyba całkiem nieźle. Zerknijmy zatem, czy w środku też jest ekskluzywnie. No i muszę przyznać, że wygląda to zupełnie nieźle. Niestety to, co na pewno nie jest tutaj ekskluzywne, to jest jakość tworzyw. Te plastiki tutaj są, no, twarde, niezbyt przyjemne. Oczywiście wiem, macacze plastików i tak dalej, ale ja lubię czasem zwrócić na to uwagę. No a tutaj niestety, no, jest to takie, powiedzmy, tanie dosyć. Aczkolwiek na pierwszy rzut oka nie wygląda aż tak tanio. Ma jakąś tam, powiedzmy, fakturę. Wizualnie jest to lepsze niż w dotyku. No i mamy fajnie tapicerowane boczki drzwi. Zresztą tapicerka jest taka sama jak na fotelach. Więc tutaj mamy plusik. Zresztą ten wzór tapicerki, zarówno na boczkach, jak i na fotelach, on jest taki bardziej 90-sowy. Ale też ten samochód wszedł do produkcji w latach 90. Bardzo fajnym taczykiem są białe tarcze zegarów. Same zegary, same wskaźniki nie wyglądają jakoś bardzo ciekawie, są zwykłe, okrągłe i tyle. I są czytelne, i to jest ważne. Tutaj co mamy? Automatyczna klima, wersja Exclusive. Jest automatyczna klima, jest okejka. Oczywiście jest elektryka. Nie jestem fanem takiego umieszczenia przycisków sterowania szybami, no ale ważne, że są. Ważne, że jest ta elektryka i to jest plusik. Tutaj mamy takie śmieszne tworzywko. To ma udawać jakieś, nie wiem, lakierowane drewno. Nie potrafię nawet wskazać, jakiego to może być rodzaju pseudodrewienko. No jest to ewidentnie, jak to już w wielu innych samochodach zauważałem, tak zwane plasticodendrus phototapetica. Ponoć w Xarach były problemy z klamkami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi.
Tutaj na szczęście on nie występuje, więc duży plus. Te czarne wkładki reflektorów mają swoją kontynuację również we wnętrzu, bo i te lampki tutaj wizualnie są przyciemnione. A jeszcze fajniej wygląda, moi mili, szyberdach. Mamy tutaj szyberek, jest sterowany elektrycznie, więc jak widać, pełen ekskluzyw. Podobie mi się. A jeszcze bardziej mi się podobie coś, co chyba w tych samochodach, w każdym razie w tej klasie w tamtych latach nie było oczywiste, a konkretnie podgrzewane zydle. No, grzanie dupci o tej porze roku to jest naprawdę fajny wynalazek. Fajnym wynalazkiem oczywiście jest też ESP, które potrafi naprawdę pomóc. Tutaj z kolei mamy jeden mały schoweczek, zapalniczka, no to nie zajmujmy się tym. Jest spory schowek, naprawdę spory, więc to też jest plusik. Schowki mamy też w drzwiach, oprócz normalnych kieszeni są, o, tutaj takie, to jest całkiem praktyczne, więc no, plusik. Ogólnie to wnętrze jest zupełnie niezłe. Gdyby było wykonane z nieco lepszych materiałów, to naprawdę byłoby się czym zachwycać. A tak po prostu jest uczciwie fajne. W każdym razie według mnie. No a jak się w takiej ksarze siedzi? No, siedzi się zupełnie przyzwoicie. Znowu nadużywam tego słowa, wiem. Ale generalnie miejsca jest wystarczająco dużo. Nie jest to mega przestronny samochód. W każdym razie z przodu, do tyłu jeszcze przejdziemy. Ale jest wystarczająco, żeby czuć się tutaj wygodnie i swobodnie. Podpórka pod lewą stopę jest, czego nie było w ZX-ie, na którym jest przecież oparta. Siedzi się niżej niż w ZX-ie, więc tutaj widać, że dopracowali troszeczkę tę ergonomię, możliwość ustawienia wszystkiego pod siebie. Kierownicy oczywiście w razie potrzeby, choć Beisse Hohen, do przodu, do tyłu, tak więc też wcale na początku tego wieku jeszcze we wszystkich samochodach nie było tej seryjnej regulacji w przód i w tył. Oczywiście, jak wiadomo, fotel tą wajchą taką charakterystyczną. Jak podnosimy, fotel idzie troszeczkę do przodu, jak opuszczamy, idzie troszeczkę do tyłu. Mi bardziej pasuje, jak jest opuszczony. Tutaj jest po prostu wygodnie. Zadnie kwatery Xary też są zupełnie przyjemne, aczkolwiek tylna kanapa wydaje się twardsza od foteli z przodu. Może to jest kwestia wieku, wysługi lat, wysiedzenia, ale jest ewidentnie sztywniejsza. Nie do końca jestem zachwycony oparciem. Natomiast miejsca jest wystarczająco dużo zarówno na głowę, jak i na nogi. Tym bardziej, że fotele mają tutaj takie fajne wycięcia, gdzie jeżeli na przykład z przodu siedzi ktoś wysoki i musi się odsunąć, no to tutaj jest gdzie zmieścić kolana. Generalnie jest w porządku. Trochę, jak mówiłem, nie jestem przekonany do oparcia kanapy. Tak samo te zagłówki podnoszą się troszkę za nisko, ale nie jest źle. Jest całkiem wygodny podłokietnik. O, proszę bardzo. Można sobie oprzeć łapę i można sobie tutaj jechać. Tak więc powiedzmy, jest nieźle. Teraz zerknijmy sobie do bagaja, który, jak to w kombiaku, jest naprawdę zacny. Klapa otwiera się dosyć ciężko, ale jak pokonamy taki pierwszy opór, to idzie w górę sama. Te teleskopy tutaj działają naprawdę nieźle. O, proszę. Roletka. No i to jest bagażnik, proszę Państwa. On jest bardzo głęboki dzięki konstrukcji tylnego zawieszenia, czyli dzięki tej belce na drążkach skrętnych, która jest bardzo płaska, dało się naprawdę nisko poprowadzić podłogę. No i ta kubatura jest tutaj konkretna. Katalogowo to jest chyba z 520 litrów. Sprawdzę, dam tutaj gdzieś napis. W każdym razie ten kufer wystarcza całkowicie, żeby wygodnie jeździły sobie tutaj psinki, równie pokaźne co kochane, a jedna z nich ma na imię Xara, tak więc Xara jeździ Xarą. A patrząc na to, ile tutaj jest miejsca, jestem całkiem dobrej myśli, jeżeli chodzi o zdolność do przewozu sprzętu basowego. Zobaczmy. Mamy nasz ulubiony pokrowiec w kratę i zobaczmy. No, otwór mógłby być nieco szerszy, ale ogólnie, proszę bardzo, wchodzi bez poruszenia. Znaczy, bagaj Xary Kombi do przewozu sprzętu basowego jest całkowicie zdatny. A jeszcze dodatkowo mamy tutaj fajny, wygodny uchwyt, tak więc taki praktyczny taczyk. No i zerknijmy sobie, co się dzieje z przodu. Proszę, tutaj mamy taką bardzo wyraźną, czerwoną dźwignię. I zaraz zobaczycie, dlaczego jest to samochód, którego tak naprawdę nie ma. O, jest teleskopik. A co się tutaj kryje,
Zobaczcie sami. Jak już mówiłem we wstępie, wersja V2S występowała jedynie jako 3-drzwiowy hatchback. W 5-drzwiówce i kombi można było mieć benzynową dwulitrówkę, ale była to słabsza 135-konna wersja. Ten egzemplarz napędza jednak właśnie ta najmocniejsza jednostka o symbolu XU10J4 RFS. Mało tego, na hamowni okazało się, że jest ona sporo mocniejsza niż na papierze. Mimo tego, że w zasadzie nic tu nie było dłubane, wypluła 185 koni i 213 Nm. A to już całkiem sensowne wartości jak na lekkie, kompaktowe kombi. Silnik przy tym jest zupełnie bezproblemowy, co jest tym większym plusem, że niektórych części już praktycznie nie ma. Są kłopoty ze zdobyciem napinacza rolki rozrządu, nie dało się też znaleźć chłodnicy, dlatego siedzi tu taka sprzedliftowej wersji. VTS-owe jest również zawieszenie. Od razu zresztą widać, że samochód siedzi niżej niż zwykła Xara w kombiu. Pytanie tylko, czy da się tym jeździć po naszych drogach. Pozostaje sprawdzić to organoleptycznie. No to jadziemy. Ale fajnie gada. Pierwsze, co można zauważyć, na co można zwrócić uwagę w tej konkretnej Xarze, to dosyć gubowo pracujące sprzęgło. Znaczy, ono nie jest jakieś dramatycznie złe, ono w ogóle nie jest złe, ale no, ma taką specyficzną gumowatość, trzeba umieć je wyczuć. Zresztą ten samochód ma tendencję do gaśnięcia, jeżeli ruszy się zbyt delikatnie. W sensie, trzeba dać troszkę gazu, żeby nie zdławić silnika. Natomiast to, co mi się naprawdę nie spodobało w sprzęgle, to nie jego praca, tylko umieszczenie pedału. Coś, czego nie byłem w stanie sprawdzić po prostu siedząc sobie w tym samochodzie, tylko musiałem wcisnąć parę razy sprzęgiełko i po prostu tu jest za mało miejsca na stopę. Nie wiem, może Francuzi mają bardzo małe rozmiary butów. Skrzynia biegów jest dużo lepsza niż się spodziewałem. W ogóle ostatnio jeździłem paroma Francuzami, w których te skrzynie mnie zaskakiwały, bo zawsze panowała taka opinia, że francuskie samochody mają beznadziejne skrzynie biegów. No i rzeczywiście kilkoma takimi jeździłem, natomiast tutaj ta skrzynia pracuje zupełnie przyzwoicie. Nie jest to oczywiście poziom Japońców, ale jest wystarczająco dobrze, żeby nie mieć się czego czepiać. Natomiast rzeczą, która tak na początku zaskoczyła mnie chyba najbardziej, to jest praca zawieszenia. Otóż to zawieszenie, jak już wspomniałem, jest z VTS-a. Byłem przekonany, że będzie sztywno, że będzie twardo, że będzie trzęsło. Nic z tych rzeczy. Jasne, nie jest to poziom hydrocytryn. Podejrzewam, że zwykła, tak zwana cywilna Xara jest miększa niż to, ale tutaj naprawdę nie mam się czego przyczepić. Jest po prostu przyjemnie. Tę zwiększoną sztywność czuć tylko tak naprawdę na takich drobnych, ostrych nierównościach, jak chociażby przejazd kolejowy albo na popękanej nawierzchni z wyrwami, ale nadal nie jest to niekomfortowy zawias. Przyjemny jest również dźwięk silnika. Ta nuta z wydechu sugeruje troszeczkę to, czego możemy się spodziewać, gdy znajdziemy kawałek drogi, gdzie wolno będzie troszeczkę mocniej przycisnąć. Natomiast póki nie znaleźliśmy takiego kawałka drogi, to można powiedzieć o tym, jak ten samochód prowadzi się w zakrętach przy normalnych prędkościach, a prowadzi się zupełnie dobrze. Mimo że to zawieszenie zachowuje sporo komfortu, to samochód nie kładzie się bardzo na boki, są pewne przechyły, ale pozostaje w pełni sterowny. Tutaj czuć, co się dzieje z przednimi kołami, czuć także, co się dzieje z tylnymi, dlatego że ta tylna oś ma taką charakterystyczną cechę z pasywnie skrętnymi kołami, co jest bardzo fajne. Miałem to w ZX-ie i działa to naprawdę sympatycznie. Te koła skręcają się o bardzo malutki kąt, ale to naprawdę robi. Okej, znalazłem jeszcze jedną rzecz, do której mogę się przyczepić i to jest coś, czego też nie wyłapałem, po prostu siedząc w tym aucie. Fotele nie są tak dopracowane, jak mi się wydawało. Tak naprawdę, gdybym jeździł takim samochodem, prawdopodobnie wymieniłbym je na jakieś z innej wersji. W każdym razie oparcie jest zbyt płaskie. Jego projekt nie bierze pod uwagę krzywizny kręgosłupa i w dłuższej trasie no, plecy mogłyby się tutaj troszeczkę zmęczyć. Natomiast myślę, że mały słapik zaradziłby temu. Układ kierowniczy jest całkiem przyjemny. Stawia taki lekki, mięsisty, dosyć opór, ale wspomaganie jest wystarczające, żeby manewrowało się wygodnie i
rzeczywiście to manewrowanie nie jest tutaj złe, tym bardziej, że zwrotność też jest na całkiem przyzwoitym poziomie. No dobra, mamy kawałeczek prostej, dwójeczka. O w mordę, co tu się dzieje? Dobra, wystarczy, bo stracę prawko. Okej, okay, tutaj życie zaczyna się od 4000 obrotów. Natomiast to, co się wtedy zaczyna, to jest zupełnie inna, druga twarz tego samochodu. Po pierwsze, bardzo fajne brzmienie. Słychać, że no tak naprawdę to jest hot hatch z dodaną dupą. Po drugie, kopniak. Jest naprawdę kopniak. I to nie jest taki jak w turbo, że przez chwilę nic, a potem dostajesz w kręgosłup, tylko jest liniowo. Jest od razu odpowiedź silnika na to, co robimy z manipulatorem nożnym. I ta odpowiedź naprawdę jest fajna. Wciskasz gaz, a silnik krzyczy "Wii!". Tak naprawdę ten samochód ma dwie twarze. Gdy jedziemy z grubsza przepisowymi prędkościami, to jest to po prostu komfortowy, sprężyście zawieszony kompakt. Do tego ten samochód zupełnie rozsądnie obchodzi się z benzyną. Z ostatnich tam 6 tysięcy, niecałych 7 tysięcy kilometrów, to jest 8,8 średnia. A właściciel wcale nie oszczędza tutaj pedału gazu. Natomiast gdy zredukujemy do dwójki i pozwolimy temu silnikowi wkręcić się na te 6-7 tysięcy obrotów, tutaj dzieją się naprawdę fajne rzeczy. Jasne, teraz mocne kompakty mają po 300 i więcej koni i na pewno kopią mocniej, ale te 185, które kryją się pod tą sympatycznie zaokrągloną maską, zupełnie wystarczają do tego, by za kierownicą tego niepozornego przecież kombiaka bawić się przednio. I wiem, że jeżeli właściciel kiedyś będzie chciał sprzedać ten egzemplarz, chociaż nie zapowiada się na to póki co, bo go uwielbia, co doskonale rozumiem, to zdaję sobie sprawę z tego, że będzie mnie korciło. I to tyle w temacie samochodu, na którego wyprodukowanie Francuzi nie wpadli, czyli Xary Break z silnikiem i zawieszeniem z VTS-a. A szkoda, że nie przyszedł im do głowy taki pomysł, bo połączenie praktycznego nadwozia kombi z bardzo zacnie podającym dwulitrowym benzyniakiem bardzo mi się podoba. Choć kto wie, może poza mną i właścicielem tego egzemplarza jest za mało wariatów, którzy mogliby połasić się na coś takiego w segmencie C. Ja zdecydowanie chciałbym taki samochód, choć pewnie od razu zabrałbym się za szukanie wygodniejszych, pasujących foteli. Wy natomiast nie szukajcie wymówek i wbijajcie na moją fejsową grupę dyskusyjną, fanpage'a, insta i ewentualnie na stronę www.bejzdrawia.pl, na którą jeszcze w zeszłym roku zdarzało mi się coś wrzucać. Zaś jeśli bardzo zależy Wam na postawieniu mi wina czy innego croissanta, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego.